Pod zibatkę. No. Pokój dobro? Pokój dobro. Pokój dobro. Dzisiaj wyjątkowy... Jaki... W gronie poszerzonym. Poszerzonym, tak, bez sloganu. Korzystamy z okazji, że wśród nas są bracia, którzy pracują w Szwecji. To jest Nathan, no i ojciec Witold. Także będziemy wywiad. Kilka słów w ogóle, gdzie pracujecie, na czym polega wasza praca? W jakich miejscowościach? Tak, czy tam też są tylko Szwedzi, czy może jakieś inne nacje? Takie po prostu cokolwiek, bo nie mamy pojęcia w ogóle, co tam robicie. Co robimy Franciszkanie w Szwecji? O, proszę, takie pytanie. No, zajmujemy się bardzo wieloma rzeczami tak naprawdę. Jest to przede wszystkim parafia szwedzka. A w jakiej miejscowości? Jest to miejscowość Västerås. Västerås? Tak. I drugi klasztor mamy w miejscowości Borås. Borås. Ale obydwoje jesteśmy z Västerås. Aha, to jest obaj z... Tak, to jest miejscowość 110 km od Sztokholmu. Tak. Piąta pod względem wielkości w całej Szwecji. A tam jest parafia? Jest parafia i to jest parafia około 4000 ludzi, którzy są zapisani w kościele katolickim. Katolickim kościele, tak. Bo Szwecja jest bardziej protestanckim. Oczywiście, państwem. Katolików jest 1%. 1% katolików. Dokładnie tak. Nieco. I bracia tam pracują, nie wiem, posługując w języku szwedzkim, angielskim, jak to wygląda? Najczęściej jest to język szwedzki, ale też no my jako, że jesteśmy z Polski, więc odprawiamy raz w miesiącu mszę świętą w języku polskim. Są potem również... Są Polacy też, tak? Są Polacy, tak. Są również tak zwane misje narodowe, czyli przyjeżdżają do nas księża, którzy odprawiają się po hiszpańsku, po chorwacku. I to u was w kościele, wietnamsku, tak? Po wietnamsku. Po francusku. W naszej parafii jest ponad 40 narodowości. Aha. Więc i tych grup jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele. I... No dobrze, oprócz kościoła, oprócz mszy świętej, co jeszcze? Gdzie poza? Ojciec Nathan na przykład ministrantami się zajmuje, mamy aż 5 ministrantów. Ja tak się zaangażowałem w pracę z młodzieżą. Jest około 18, no wspólnota nasza liczy około 18 młodych ludzi. To niektóre nasze wspólnoty przyklasztorne tyle nie mają w Polsce. No. Zazdrościć. Ale mam takie pytanie, na czym ta praca polega? To znaczy są katolicy i, że tak powiem, ta praca jest taką kalką tego, co w Polsce? Czy na przykład, nie wiem, przygotowuje się do chrztu, albo tam już są... Nie, no to trzeba przede wszystkim sobie zdać sprawę z tego, że nasza parafia ma mniej więcej promienie 80 kilometrów. Parafia. Tak. I tak. My nie posługujemy tylko w samym Västerås, ale też objeżdżamy jak gdyby w poszczególne większe miejscowości, gdzie te msze są. Mhm. I tak zawsze mamy w niedzielę jeszcze jedną mszę w miejscowości Szeping i potem jeszcze raz w miesiącu w poszczególnych innych miejscowościach. Mhm. Czyli takie misje właściwie. Dokładnie tak. Praca misyjna. Dokładnie tak to wygląda i to jest na takiej zasadzie. I w dwóch miejscowościach też mamy nauczanie dla młodzieży i dla dzieci. A w szkołach też pracujecie? Nie. Nie ma katechezy. To są tak zwane te szkółki niedzielne, gdzie... Czyli to jest przy kościele. Dokładnie. Czegoś takiego jak katecheza w takim polskim wydaniu tam nie ma. Nie. Czy ja dobrze rozumiem? Czyli tak, jest ogromna parafia, jeździcie po miejscowościach i teraz tak, przyjeżdżacie do danej miejscowości i tam się ta młodzież gromadzi, czy powiedzmy jest jedno centralne miejsce, gdzie z parafii się ludzie zjeżdżają i... Są dwa centralne. Aha. Pierwszy jest Västerås, gdzie tak. Właściwie Witek zajmuje się młodzieżą taką już starszą, powyżej, no bierzmowania, no, prawda? Tak, bierzmowania. I potem jeszcze jest Szeping i tam też jest młodzież, która ma swoją, jak gdyby, to się nazywa Ferenc, czyli swoją grupę. No i potem jeszcze dzieci. I to są dwie takie miejscowości, gdzie najwięcej się dzieje i praktycznie tam co tydzień wszystko regularnie się odbywa. A z Polakami tam kontakt macie również, tak? Oczywiście. Tak, zrozumiałem, że raz w miesiącu jest też msza? Raz w miesiącu mamy mszę w Västerås, to jest dla wspólnoty, która tam powiedzmy mieszka, to jest około 70 osób, którzy są na mszach. Potem raz w miesiącu jeździmy 100 km do sąsiedniej parafii, żeby też odprawić mszę świętą w języku polskim. Jeszcze Enköping to jest 40 km od Västerås. Też już inna parafia. Tak. A tam wcześniej byli Franciszkanie? Po prostu przyszliście na miejsce Franciszkanów? Czy... Nie, to nigdy nie miało żadnej tradycji franciszkańskiej i właściwie to się zaczęło od ojca Tomasza, który tam był pierwszy. No i potem, jak już przychodzili kolejni bracia, to biskup nam zaproponował, że będziemy tam jako jedyni. A jak jest w ogóle odbiór? Bo skoro nie było wcześniej tam zakonników, tak, franciszkanów, nagle... Wcześniej byli jezuici. Aha. I to właściwie jezuici z Niemiec, oni jak gdyby zapoczątkowali tę parafię. I to się później już skończyło, bo jezuici teraz już są tak w mniejszości i właściwie już wracają do swojego kraju, do Niemiec. I przypływają nowi z innych krajów.
Ale czy możemy powiedzieć, że Kościół katolicki w Szwecji rozrasta się? Tak. Jest ekspansja, jest coraz więcej katolików. Jest coraz więcej katolików, dlatego że Szwecja jest otwartym krajem na imigrantów. Mhm. I praktycznie z każdego kraju, gdzie odbywała się jakaś większa wojna i byli tam chrześcijanie, to najczęściej trafiają oni w Europie do Szwecji. Gdyby ktoś z Was był w Szwecji, no to zawsze można naszych współbraci odwiedzić. Franciszkanie są bardzo gościnni, zawsze chętnie wszystkich przyjmują. Myślę, że Westeros i Wboros, tak? Tak. Również bardzo też może na koniec taką ciekawostkę. Wszyscy Franciszkanie, którzy pracują w Szwecji, pochodzą z Polski. No właśnie, to proszę. Czy bracia komentualnie, Polska, czy... Ale co, ale pozdrowicie po szwedzku jakoś, cokolwiek? Na zakończenie, przesłanie po szwedzku. Proszę bardzo. Jo, sovjenska ferier en bro tid, bro också helgen, om det går. Och också må Gud välsigna er alla och må Gud ge er alla en fred och frid. Czyli? To może przetłumaczyć sobie. Ale generalnie, że aby Pan Bóg wam błogosławił we wszystkim, co robicie i pokoju takiego w sercu, żeby wszystko było jak najlepiej. Takie proste, tak po franciszkańsku. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Pokój i dobro.